Z Idą jest fajnie, bo Ida jest, wnosi ogrom takiego niebywałego, ciepłego podejścia do dzieci. Ida ma jakąś magiczną moc, dzieci ją po prostu uwielbiają. Kiedyś mi pewna dziewięciolatka wytłumaczyła, że magiczne moce Idy polegają na tym, że ona jest po prostu fajna, co w wieku 9 lat wszystko tłumaczy, ale dodała, że ona musi mieć magiczną moc w postaci tańca. I że Ida się tak rusza, że normalny człowiek tak się ruszać nie może. I te dzieci po prostu strasznie do niej lgną. Więc myślę, że to jest to. A z Martą, no sama pani wie, Marta to jest Marta. Ona ma taką ciepłą, fajną wibrację, tak otwiera ludzi, że właściwie, tak jak dzisiaj nazwałem ją na konferencji farelką, ona po prostu cudownie grzeje.